Przygotuj w wybranej przez siebie aplikacji slajd typu chmura słów, zapisując jego tytuł Wolontariusz w organizacji pozarządowej. Udostępnij link lub kod do aplikacji uczniom, a następnie poproś ich o napisanie skojarzeń z przedstawionym tematem. Poproś młodzież o zapoznanie się z odpowiedziami. W kolejnej części zadania wykorzystaj wcześniej przygotowaną planszę, np. w aplikacji Miro. Na planszy umieść wybranych przez siebie pięć kart działania. Udostępnij link do tablicy uczniom i uczennicom, a następnie poproś ich o wypisanie na wirtualnych karteczkach kompetencji, jakie może rozwinąć wolontariusz, angażując się w działania wolontariackie w wybranych organizacjach pozarządowych. Uczniowie i uczennice mogą swoje odpowiedzi zapisywać na karteczkach lub przygotowanych wcześniej kartach pracy. Na przykład, wolontariusz angażujący się w działania Fundacji Pola Dialogu, które zostało przedstawione na karcie, może na przykład rozwinąć umiejętności komunikacyjne. Po zakończeniu pracy uczniów, omówcie odpowiedzi zapisane na karteczkach. Przekaż uczniom, aby wybrali pięć ważnych dla nich kompetencji, a następnie je podkreślili lub zaznaczyli innym kolorem. Po zakończeniu pracy w zespołach, poproś przedstawicieli o podzielenie się efektami pracy. Zapytaj uczniów, w jaki sposób mogliby wykorzystać przedstawione przez siebie kompetencje w kolejnych etapach swoich ścieżek edukacyjnych lub zawodowych. Dodatkowo możesz poprosić uczniów i uczennice o poszukanie oferty wolontariatu na stronach internetowych przedstawionych przez Ciebie organizacji. Możesz dopytać się także, która z ofert wolontariatu w organizacjach pozarządowych jest dla nich najciekawsza i w którą najchętniej by się włączyli. Odpowiedzi możecie zapisać na wirtualnej tablicy. Przygotuj wirtualną tablicę, np. w aplikacji MIRO, na której znajdować się będzie 5 kart efektu w górnej części tablicy oraz 3 karty działania w dolnej części tablicy. Podziel uczniów i uczennicy na mniejsze zespoły, np. 4 osobowe. Udostępnij im link do wirtualnej tablicy. Poproś każdą z grup o wygenerowanie co najmniej 5 pomysłów na działania, które mogą zostać podjęte, aby możliwe było osiągnięcie rezultatów przedstawionych na kartach efektu. Odpowiedzi mogą zapisać na karteczkach umieszczonych pod kartami efektu. Po zakończeniu generowania pomysłów poproś uczniów i uczennice, aby zaknęli na dolną część wirtualnej tablicy. Poproś ich, aby z wygenerowanych przez siebie pomysłów wybrali trzy, które mogłyby zostać podjęte przez organizacje pozarządowe opisane na kartach działania. Zachęć uczniów do poszukiwania dodatkowych informacji o wybranych organizacjach pozarządowych na ich stronach internetowych. Po zakończeniu pracy w zespołach poproś o podzielenie się swoimi odpowiedziami. Zapytaj, która z organizacji i który z pomysłów są najbardziej interesujące. Zastanówcie się, czy chcielibyście jako klasa lub mniejszy zespół podjąć realizację wybranego pomysłu z organizacją pozarządową. Wyznaczcie przedstawiciela grupy, który nawiąże kontakt z organizacją i przedstawi jej Wasz pomysł.